Kraków to nie tylko rynek główny i Wawel. Niewątpliwą atrakcją turystyczną Krakowa jest dzielnica żydowska Kazimierz. Kazimierz od 1335 roku do przełomu XVIII i XIX wieku był samodzielnym miastem, położonym na południe od Krakowa, założonym przez króla Kazimierza III Wielkiego, w którym zamieszkiwali Polacy. Istotnym wydarzeniem w dziejach miasta Kazimierz stało się zlokalizowanie na terenach dawnej wsi Bawu, tak zwanego miasta żydowskiego. To król Jan I Olbracht w 1495 roku przesiedlił do Kazimierza społeczność żydowską, mieszkającą dotąd w Krakowie. Żydzi jako mniejszość od zawsze prowadzili własne interesy, sprzeczne z interesami polskimi. I to był polityczny i gospodarczy powód do ich osiedlenia w Kazimierzu. Powoli, z biegiem lat, społeczność żydowska zaczęła tu dominować, a Kazimierz od 1800 roku stał się jedną z dzielnic Krakowa, wolnego miasta Krakowa. W dwudziestoleciu międzywojennym dzielnicę Kazimierz zamieszkiwała już kilkudziesięciotysięczna mniejszość żydowska, która prowadziła tam działalność handlową, kulturalną i sportową. Podczas II wojny światowej Niemcy wysiedlili w Lubelskie większość mieszkańców żydowskiej dzielnicy, a następnie utworzyli getto. Getto krakowskie po południowej stronie Wisły, w obrębie dzielnicy Podgórze, do którego przeniesiona została pozostała, licząca wówczas około 17 tysięcy osób, społeczność żydowska w celu eksterminacji. Z pogromu ocaleli tylko nieliczni, którzy decydowali się raczej na wyjazd z kraju, poszukując nowej nadziei w powstającym Izraelu. Zabytki kultury żydowskiej, szczególnie miejsca kultu religijnego, były regularnie dewastowane i wykorzystywane na inne cele przez Niemców. Przez wiele lat dzielnica Kazimierz kojarzyła się z ruderami, opuszczonymi domami. Jednak po upadku komunizmu zaczęła powracać do życia. A dziś dzielnica żydowska prezentuje się tak. Centrum dzielnicy Kazimierz to ulica Szeroka ze swoimi zabytkami, hotelikami, kawiarniami i pubami, co nie omieszkałem wam pokazać. Dziś na Kazimierzu jest prawie 300 lokali. Znacząco spadła liczba mieszkańców. Bardzo rozwinęła się turystyka, co wpłynęło na charakter tego urokliwego miejsca.